O nie, procent śpiewa. Zabijcie to, zanim złoży jaja. You say God, I say Satan. Cześć. 12 października, odcinek 109 chyba. 7:38. Niestety jest właśnie tak późno, bo cały czas trwa taki cykl spania, nie wtedy, kiedy chcę, czyli o 22:20 i wstać o 4:50, ale spania wtedy, kiedy mogę. Więc kładę się wtedy, jak wszystko zrobię, co jest do zrobienia, i wstaję najpóźniej, jak się da, żeby pospać tyle, ile się da. Oj ludzie, ale już widać chyba powoli koniec. Wczoraj nauczyliśmy się wiązać buty, co nie Monika? Co to trudne? W ogóle nie trudne. W ogóle. Okazało się, że jest cudowny, magiczny sposób. Ale o tym sobie porozmawiamy innym razem, bo to jest dobry temat do rozważań nawet o oprogramowaniu. Jak wszystko. Wczoraj już tak oficjalnie zakończyliśmy konferencję Programistok 2017. Spotykając się w gronie organizatorów, robiąc takie podsumowanie. Z 2 godziny nam to chyba zajęło. Co poszło dobrze, co poszło niedobrze, co może w przyszłości. Kurde, grupa naprawdę strasznie fajnych ludzi, taki dream team można powiedzieć. Ale ta edycja każdemu dała się dość mocno we znaki. Wczoraj też do 12:30, po raz piąty chyba już, kończyłem książkę. Ile razy ona była kończona, to ja nie wiem. Często przy książkach wydawanych samodzielnie pojawia się taki zarzut, że one są słabe jakościowo, że ktoś po prostu napisał coś i to wydał. No i faktycznie często ma tak miejsce, ale nie w tym przypadku. To jest dla mnie za ważne dziecko, bo najpierw ja sam pisałem, potem kilkanaście osób to czytało, potem ja to czytałem jeszcze raz, potem była oficjalna korekta i redakcja, potem znowu ja, potem był skład, w trakcie którego także odbywa redakcja, potem znowu ja. No i właśnie wczoraj ten cały proces się zakończył. Dziś jeszcze ostatni rzut oka i jutro książka wędruje do drukarni. Dostałem takie pytanie, czy moim zdaniem pieniądze włożone w redakcję i korektę książki nie uważam za zmarnowane, ponieważ ona i tak by się sprzedała. Otóż no, zdecydowanie nie uważam tych pieniędzy za zmarnowanych i płaciłem w sumie no 3 osobom płacę za to, żeby tę książkę doprowadziły do stanu najlepszego jak się da, plus ja, plus właśnie kilkanaście osób, tak zwanych beta readerów, beta czytelników, więc nie, ona po prostu ma być najlepsza, jak to możliwe. Choć na pewno błędy się jakieś przemkną, no bo wiadomo, że nie ma rzeczy idealnych. A teraz jest 8:30, mam godzinę i 10 minut, jakoś tak, na pakowanie, śniadanie, ząbki, prasowanie nawet, bo dziś przed 10:00 musimy wyruszyć w drogę. Co prawda czas goni i to tak zaczyna gonić dość mocno, ale muszę dać sobie z 5 minut oddechu z rana, bo w głowie się kłębią różne rzeczy. Pyszność nad pysznościami i wszystko pyszność. No. Ujdzie. Ujdzie. Jedna z najbardziej słabych części wyjazdów biznesowych to właśnie to gówno. Prasowanie kaszuli. Ale to może i dobrze, że takich wyjazdów będzie coraz mniej. Ale piękna, pięknie będzie. Spakowane w sam czas i jedziemy. No i w drogę do Warszawy na szkolenie, jedno z ostatnich może w ogóle w życiu. Chce mi się, wiecie, chce mi się naprawdę tego szkolenia. Jestem zmęczony, ale dziś się wyśpię po prostu jak suseł i jutro poprowadzę szkolenie od tak. Chce mi się. Będzie fajnie. Jedziemy nach Warszał! Wrum! Zgodnie z planem!
zgodnie z planem, bo o 10, czyli za 2 minuty mam pierwszy telefon. Poumawiałem sobie 3 telefony takie biznesowe na dzisiejszy dzień właśnie na drogę. W tygodniu w ogóle nie mam tego jak robić, bo to może zająć nawet i godzinę taka jedna rozmowa. Więc teraz w samochodzie będę sobie rozmawiał, dyskutował. O tak. Co prawda wolałbym posłuchać albo nowego albumu Mansona na Spotify'u, albo posłuchać podcasta Right Excuses. Mnie strasznie relaksuje. Może trochę się uda, no ale biznesy same się nie zrobią. W drogę. Sprawy. Tak, umowę dzisiaj podeślę, no. Dzięki. Would you kill for me? I love you enough to ask you again. Tak. No, dzięki. Zostajemy w dotyku, nie? Na razie, cześć, miłego dnia. Białystok, Warszawa, w 2 godziny 20 minut przy obecnym stanie dróg. Approved. Może być. Jesteśmy prawie na miejscu. Czasami pytacie mnie, dlaczego ja pokazuję tutaj na filmach pewne rzeczy. Dlaczego w ogóle robię pewne rzeczy i czy się tego nie wstydzę. Na przykład co? Chodzi na przykład o pokazanie się o poranku w rozczochraniu albo o pokazanie się bez okularów, a wiadomo, że osoby noszące okulary bez okularów wyglądają po prostu głupio czasami, nie? Właśnie chciałem rozmienić w McDonaldzie stówkę, powiedzieli, że mi nie rozmienią, a ja nie chcę kupić tego ich gównianego burgera i wyrzucić do kosza. Nie rozmienić pieniążków człowiekowi, kurde, co za kultura. Nie rozmienili mi kasy, to ja sobie ją dodrukuję. Dzień dobry. A co ja jeszcze robię? Czego można byłoby się wstydzić? Nagrywam to i pokazuję na filmach. No jedną z takich rzeczy jest oczywiście moje piękne śpiewanie. Ktoś kiedyś napisał piękny komentarz. O nie, procent śpiewa. Zabijcie to, zanim złoży jaja. To było takie. Po co ja to robię? Robię to po to, żeby pokazać, że można robić rzeczy, których normalnie ludzie by się wstydzili i je pokazywać publicznie i się tego nie wstydzić. Jako inspiracja. Nie masz się czego wstydzić zupełnie. To takie dość ważne przesłanie, bo jak się wstydzisz, to ukrywasz. A jak coś ukrywasz i potem ktoś to znajdzie, to wtedy dopiero jest śmiech i wstyd i w ogóle. U mnie teraz nawet jak ktoś się zaśmieje z tego, że ja nie umiem śpiewać, no to co? Skoro ja sam to wywlokłem na światło dzienne, pokazałem miliardom widzów, nie? I się tym szczycę, bo pięknie nie umiem śpiewać. Tak samo jak pięknie nie potrafię wielu innych rzeczy, tak samo jak ty. I nie wstydź się tego, bo umiesz inne rzeczy robić, prawda? Ekipą geniuszy z Finaj będziemy kontrolować wszechświat. Kontrolować, tak będziemy. Nie, po prostu idziemy na lunch. Z miłymi ludźmi to i fajnie porozmawiać, spotkać się po latach. Jednego z nich niedługo usłyszycie w podcaście DevTalk. A teraz idę w jedno miejsce sprawdzić jedną rzecz, która raczej nie może się wydarzyć, ale zobaczymy. Miałem nadzieję, jak się okazało złudną, że płyta, na którą bardzo czekam, że płyta Mansona, która premierę ma jutro,
w Polsce, że będzie dostępna już dzisiaj. Kiedyś, jak wychodziła nowa płyta Mansona, czy Korna, czy jeszcze kiedyś wcześniej Hima, to nawet przez 2 tygodnie, dzień w dzień, przed premierą potrafiłem chodzić do Empiku, sprawdzać, czy może już jest. Nigdy nie była wcześniej. Dziś też nie. Jutro sobie kupię w takim razie w nagrodę po udanym szkoleniu. No i całkiem zacnie. Cyk, 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 mieszkanko. Kto wpadę na imprezę? Nikt nie wpadnie na imprezę, bo nie. Tu jeszcze takie coś, ale będzie się spało. Chociaż 300 za noc, to kurde, całkiem nieźle i tak. Całkiem dużo w sensie. A w hotelu, w którym będzie szkolenie, chcieli 550 plus 5 dych śniadanie plus 90 zł parking. Bez przesady, bez przesady. No i ja, słuchajcie, czuję taki jakiś spadek humoru, podirytowanie, wkurzenie, jakieś nie wiem nawet do końca na co. A na to pomaga zawsze drzemka godzinna, więc idę się zdrzemnąć. Potem jeszcze trochę maili do napisania, no i muszę się przygotować do jutrzejszego szkolenia. Więc 2 godzinki mi to pewnie zajmie, jest 3:30, 5, 6, 7, no i akurat będzie 9 i do spania. Więc dziękuję za dziś. Dużo się wydarzyło, dużo mówiłem różnych rzeczy, nie zawsze interesujących, ale życie. Zobaczymy się jutro, ale pewnie dopiero po powrocie do Białegostoku, po szkoleniu wrzucę filmik, więc pewnie późno w nocy. Tak czy siak, dozo. Nara.